Słowację przez przełęcz nad Roztokami, lokowana na prawie wołoskim, stanowiła własność barów z Choczwi. Była w posiadaniu wielu właścicieli, aż w wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów. Stąd też jej sentymentalny związek z Aleksandrem Fredro. Ojciec Aleksandra, Jacek, zbudował tutaj hutę żelaza wraz z odlewnią i kuźnią, wykorzystując miejscowe złoża rudy. W ostatnich latach XIX wieku do miejsca położonego o 2 km na zachód od centrum Cisnej doprowadzono kolejkę wodzko-torową z Nowego Łupkowa. Powstała tam wielka przeładownia drewna, od której wzięła swoją nazwę sąsiednia miejscowość Majdan. Obecnie w tym miejscu znajduje się stacja Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej. Od połowy lat 50. XX wieku do Cisnej zaczęła napływać ludność z innych regionów Polski w poszukiwaniu miejsc na osiedlenie i pracy w lasach. W latach 60. gmina ożyła turystycznie. Wybudowano pierwsze schroniska i ośrodki wczasowe. Cisna już końcem lat 70. została na nowo odkryta ze względu na wyjątkowo malownicze położenie. Ta przepiękna kotlina, usytuowana w dolinie rzeki Solinka, posiada swój lokalny mikroklimat, stwarzający fantastyczne warunki dla wypoczynku oraz uprawiania turystyki letniej i zimowej. Urokliwe miejsca i dobrze przygotowane trasy narciarskie gwarantują udany wypoczynek zimą. Natomiast latem możemy spacerować po licznych w okolicy szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, które ukażą nam bogactwo bieszczadzkiej przyrody. Dzisiejsza Cisna to popularna miejscowość turystyczna. Posiada bogatą bazę noclegową, ośrodki wypoczynkowe, schronisko młodzieżowe, a także zaplecze gastronomiczne. Znajdują się tutaj galerie sztuki prezentujące prace miejscowych i okolicznych artystów oraz liczne sklepiki z pamiątkami. Wart odwiedzenia jest również unikatowy w całej okolicy ciśniański cmentarz, gdzie znajdziemy najstarszy w Bieszczadach nagrobek. W mogile pochowany jest Antoni Kwieciński i jego dwie wnuczki. Dziewczynki i ich dziadek zmarli w czasie epidemii cholery. Na cmentarzu znajdziemy również fundamenty, które są pozostałością po cerkwi rozebranej w 1956 roku. Miejscowość Cisna położona jest na wysokości 549 metrów nad poziomem morza na obszarze Ciśniańsko-Wytlińskiego Parku Krajobrazowego. Przez Cisną przebiega czerwony szlak turystyczny zwany Głównym Szlakiem Beskidzkim. Ze wszystkich stron otaczają ją wysokie szczyty zwane Górami Ciśniańskimi. Cisna przyciąga wieloma atrakcjami. Thank you.
gmina Cisna jest jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Dzikiej zwierzyny w całości leży w górach. Według niektórych najbardziej urokliwych górach Polski. I choć Bieszczady w gminie Cisna zachowały swój dziki charakter, każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie. Część obszaru gminy wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a reszta znajduje się w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Gwarantuje to, że jeszcze przez długi czas będziemy mogli znaleźć tutaj nieskażoną przyrodę, dzikie zwierzęta czy urocze potoki, z których bez obaw można napić się wody. Każda z miejscowości w gminie Cisna stanowi znakomity punkt wypadowy na szlaki turystyczne. Szlaki bardzo zróżnicowane pod względem trudności czy czasów przejścia. Każdy turysta znajdzie więc coś dla siebie. Jazda konna, kolejka leśna czy wyciągi narciarskie to kolejne możliwości spędzania czasu. Serdecznie zapraszamy. W imieniu swoim koleżanek i kolegów, realizatorów tego filmu, zapraszam do Cisnej. To jest naprawdę pięknie i fajnie. Do zobaczenia w Cisnej w sercu Bieszczad.